Decipher, gra od wydawnictwa Fox Games, bardzo dziękujemy. Słowa, które rozpadły się na kawałki. Tu jeszcze dwóch innych wydawców. Decipher to jest rozszyfrować inaczej, tak? Tu widzimy, kto stworzył grę, że to jest wersja polska. No i oglądamy. Będziemy odszyfrowywać słówka. 2 do 4 graczy, od 10 roku życia, około pół godziny zabawy. Gra słowna. Tu widzimy, jak to będzie układane. I będziemy chyba grali, jakby używając tej naszej pudełka. Więc całkiem fajnie wykorzystane miejsce. O, tu układa panda na przykład, tak? I czy dany fragment jakiś będzie pasował, czy nie pasował? No i jakieś punktacje. To odpowiedzialne za polską wersję. Za tej twórcy. Projekt gry, modelowanie. I oglądamy, jak to nam tu wygląda. Też już zasady z kodu QR możemy. I tak, żetony to są pewnie punktacje. Usi, ży, zi. Tak. Ciągnąć. Gdzie my tu mamy? Jak one będą wyglądały, te literki, tak? J, L, M, N, O, P, R, S. Jak to będzie wszystko układane? G, Z, T, O, W, S, I, M. Tak polskie układane będą. Nici. Dobra. Z drugiej strony, a zobaczmy, taka grubość tego żetonu jest. I teraz tak. Tu widzimy, że to jest wszystko fajnie dopasowane do tego. Tu jest strona B. Tu jest strona A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak to wygląda. To jest pewnie jako zasłonka. I tu będziemy układali te literki. Trochę skrable przypomina. Ale tylko trochę. Do punktowania notesik. Takie pełne w środku. I łuki. Na przykład do literki D, tak? Albo do dużego U, czemu by nie? Ołóweczek jeszcze. Tyłu pakowania. No i tak to wygląda podczas otwarcia.
Na pewno innowacyjna rzecz, że układamy literki z takich różnych kształtów, trochę nietypowych, tak? Były już gry jak Tajniacy, gdzie są budowanie hasełek, były gry jak Dixit, gdzie są do obrazów, były gry, gdzie literki na kartach, były literki jak w Scrabble na czym tam, na kosteczkach, tak? Natomiast teraz są z takimi różnymi łukami. No, nie wiem, jakieś B można by zrobić, tak? Czemu by nie? Literka P, literka B. Generalnie większość z tego zrobimy, tak? Tak to wygląda. Tu B, tu D. Wszystko się da. Decipher, czyli odszyfrować, tak? Coś. Dzięki.